Jak dzisiaj oceniasz tą sesję? Albo spotkałeś coś nowego? Ja cały czas po każdej zyskuję wiele. Coraz bardziej, że tak powiem, na głębsze poziomy wchodzę. Teraz udało mi się dużo, ale troszkę przespałem. No, powiem ostatnim tym pobycie w źródle i przejściu tym na jakby tą drugą stronę. Ta brama jakby to taka symboliczna była i była w samym źródle. To ja w ogóle nie przechodziłem, tylko właściwie przesunąłem się odrobinę dalej i wszedłem tam tak, jakbym po prostu robił to jakąś codzienną czynność. Bez żadnego zastanowienia, chociaż tam po drugiej jakby stronie takie uczucie było jakby troszeczkę no, większej swobody, nie tyle swobody, co lekkości. Czy tam było lepiej, gdzie umarłeś, niż gdzie żyłeś? No niestety tak. Ale to jest fantastyczne, ale to potwierdza, że tam jest lepiej. To znaczy, wszedłem w ogóle bez obaw, bez lęku, dlatego że tak jakby był sam z pewnym przekonaniem, że to nic niewiele, no nie zmienia w sensie takim, że nie powinienem mieć żadnych obaw. Jest jakby oglądać z większą radością. Oglądać planety, tak jak prowadziłem? Planety oglądałem, a z Księżycem coś tam było, nie pamiętam. Przypomnisz sobie, Krzysiu. Powiem, dziwnie się czuję. Ale jak się dziwnie czujesz? Trzeba cię walnąć, to znaczy, czy co? Pierwsze słowa były, to no, właśnie tak jakbym 100 lat trudnie przeleżał. Tak mnie kości jakoś się dziwnie zachowują. Nie czuję się, żebym gdzieś był, żebym coś widział. Analizowałem twoje słowa, tak jak mówiłeś, właśnie brakowało mi Urana na przykład z tych planet, no nie, natomiast była jedna jakaś tam dziwna, której nazwy nie zrozumiałem. Umysł analityczny. No właśnie, i tak sprawy się mają. Nie? Ja proszę pana, dzień jak coś, nie mam nic do powiedzenia. Ale się pani nagadała. A mówisz, że dużo gadam, widzisz? Mariusz. Po kolei. Spałem. Żyłeś, umarłeś, co się działo? A to bramę to tak formalnie jakoś przekroczyłem, też nie czułem tej zmiany. I coś jeszcze tam było? Zbyszek. Trudno zapamiętać. Najbardziej podobała mi się ta łąka i tam była największa zmiana. Łąka była wyjątkowo barwna, kwiecista. Czyli bardziej była wyrazista niż wcześniej? Tak, tak. Pachnąca i ten wodospad, to wszystko było czuć wyraźnie. Kąpałem się w tym wodospadzie. Nie wiem, ale chyba widziałem Marka, jak się kąpał. Cieszył jak dziecko w tym wodospadzie. Tam. Ale on się kąpał na golasa, ja widziałem. Ale nie wiem, on był zanurzony do połowy. Tak się... Wystawały nogi. Mariusz, wstydziłbyś się. Ja byłem też pod tym wodospadem. To było bardzo piękne. Dobrze. Ja tak nie za dużo. Chyba trochę przespałam. Przeszłam przez bramę, ale tak jak kiedyś szarość była, nic nie widziałam. Wyszłam z powrotem, no kwiecista łąka. Pomyślałam sobie, że wrócę jeszcze raz, może lepiej zobaczę. Weszłam, znowu widzę szarość, no to z powrotem wyszłam. Te planety to tam nic, księżyc jedynie to, ale to pewnie z wiedzy raczej gdzieś tam, że to satelita sztuczna, że to jakieś podglądanie, że to jakieś takie poziomy, jakieś takie plastry czegoś, ale coś tam niby było na nich, niby się działo, ale nie wiem co. Jak próbowałam o coś pytać, to na moim pytaniu się skończyło.
Nic nie dowiedziałam się, nic nie zrozumiałam, nic nie wiem. Dobrze. My mamy tak, że znowuż mantra jesteśmy powiązani, czyli z Pami wprowadza to, my mówimy o Shri Guru Bhujonamanie i znowu i dyskutowałem z Zygmuntem. Ale jest sytuacja taka, że znowuż musimy mieć pozwolenie tak jakby na prowadzenie omu, bo sytuacja jest taka, że ta cała oczyszczanie, to wszystko może przejść na kogoś, kto nie ma, jakby tak powiedzieć, no, pojęcia i jak on to zbierze, tak będzie po gościu czy po gościu wie. I dlatego nie chciałem tutaj się wtrącać, ale chciałem zobaczyć coś innego, bo jakby jest zawsze środek. W środku powstaje piękny słup energii. Myśmy tu nie wykorzystali tego słupa i w tym słupie siedzi 4 czy 5 osób, reszta siedzi naokoło, w zależności ile jest osób, bo się zmieniają. Co 15 minut chodzą i ci się oczyszczają pięć. Tak, tylko że to nie była typowa, to nie no była typowa, dlatego mówię, tak się trochę wymknęło. Ale energia była, ja widziałem, tak, szła z absolutu energia i to szła w formie leja, tak szła z góry poprzez złotą kulę. Złota energia, cała w takiej jakby trąba taka i nas ogarniała tam i cały czas ma ta złota energia. Ale właśnie, bo to co ty ruszyłeś tu, Kaziu, to jest bardzo ważna rzecz. Tylko tyle, że ja sobie zdałem sprawę i co ja zrobiłem. Ale sam mi się pojawił Sai Baba i zaczęło się dobrze dziać. Sam się pojawił i jakby no nie powiem, że dał pozwolenie, ale jakby poprowadził chyba to. I wtedy jakby zaczęło się to wszystko wyrównywać. Bo on nic nie powiedział, tylko się pojawił. Ale tak się pojawił wyraźnie, słuchajcie, że normalnie zobaczyłem go całuśkie, tak twarz, tak dotąd w tym swoim tym ubraniu, te kręcone włosy. No i tak popatrzył z taką aprobatą i ja już wtedy wiedziałem, że... Bo z początku miałem obiekcję właśnie tego, czy nie naruszamy coś, co nie jest nasze. On nie jest nasz. Nie jest nasza wibracja. To jest typowo Tybetańczyków. Ale on jakby... Ona stamtąd przyszła. Oni to rozpuścili na świat. Ale jak rozpuścili? Przecież ludzie sobie wzięli i poszli. Nie. Oni to uruchomili, trzymają to w ręku. Jak coś tu to idzie. Tak, ale... To prowadzi. No tak, ale chodzi o to, że jeżeli robisz coś na własną rękę, to ty jakbyś podkradał komuś coś. No. Dlatego ja mówię, że chciałem, jakby nie sekretę, tylko to, tak. To ograniczenie. Tak, ale w momencie, gdy on się pojawił i jakby dał takie, powiedzmy, no, przyzwolenie, coś takiego, to ja wtedy wiedziałem, że można to dalej kontynuować i że nic się nie wydarzy, żeby nie zaszkodzić komuś. Bo miałem taką obawę, że mogą być osoby, na które ta wibracja może źle wpływać, i może ich tam, nie wiem, rozregulować. Tak. Wyszedł, tak? A nie, bo to Mieciu wyszedł, bo miał co innego. Potrzebę taką. No, ale mogłeś wrócić później, ale ty nie mogłeś, bo nie wiedziałeś, jaka będzie sytuacja. Bo ty wziąłeś ksenę na noc, na wieczór i na południe, na raz. Za dużo kefiru wypiłem. Jak się ubrało, to ja przytrzymałem. Byliby dzisiaj kefiru pili. Ja czułem na rękach to. Taka potężna. Jakbym miał energię. Ja też odebrałem, zbierałem na dłoni. Jestem tylko, że nie wykorzystaliśmy grupy, bo grupa już jest oświecona. Każdy miałby swoją wizję. Dokładnie. Gdybyśmy to potężnie... Ale nie... Nie, bo to już się stało. Ja już nic nie chciałem robić. Patrzę, już idzie, to już nie ruszam, bo wiedziałem, że potrzeba czasu na to, żeby to weszło, ale bardzo szybko zaczęli wszyscy wchodzić, dołączać się i zaczęło to pięknie iść. Pewnie, że gdyby to było przygotowane, no ale może innym razem. Dla mnie też ta wibracja była ekstra. Ja teraz, żeby się nie pomylić, powiedz, co tam było, co tam ci przeszło. No słyszałem ciebie, nie spałem nawet specjalnie. Krąg był, tak. Byłeś po tamtej stronie, zobaczyłeś, jak śmierć wygląda. Nie, tam w śmierci. Bałeś się tak daleko iść, nie? Nie bałem się, tylko po prostu już jest jasne pole mam przed sobą. Już to... się mroczy, już się coraz dzieje. Ty otwierasz się, cały czas otwierasz. Jeszcze 2 tygodnie. Już będziesz w domu. Dobra. Reginko, co u ciebie tam? Nie, w sumie niewiele, Leszku. Tak naprawdę to, jeśli chodzi o planety, to odbierałam ciałem. Zmieniały mi się wibracje ciała, więc to był inny poziom odbioru. Natomiast
połowa tematów, które dawałeś, to było tak na zasadzie, a nie, chcę mi się, to już mam przerobione. Ja sobie robiłam co innego, gdzieś coś. Bardzo dobrze, tylko chodzi o to, że ja muszę porzucać jakieś tematy, żebyśmy mieli możliwość wyboru. I dzięki temu, że ja nie prowadzę sztywno, macie wybór, możecie sobie robić co chcecie, żebyście się tylko nie nudzili. Tak, bo mówiłeś na przykład nam o rodzinie, tak? Tak. Myślę, ojej, ja już mam to przerobione to. Już mnie to w ogóle nie interesowało. Bardzo dobrze. Co tam jeszcze było takiego ciekawego? Poziomy. Poziomy to mi się pokazało po prostu taka rura, a dookoła taka serpentyna. I to była właśnie jakby symbolika tego wzrostu, że można się w ten sposób przemieszczać góra-dół. Czyli, że można szybko, a można też... Tak. Się do góry. A co tam z cieleniami? Bo cofałem do wcześniejszego. Mi się też nie chciało. Nie chciało ci się. Dobrze, w takim razie co u ciebie? Dla mnie to cały efekt był właśnie w tej przestrzeni w tym śpiewaniu. Bo to i siedziało, i odczuwałem, i uświadamiałem sobie, co to dla mnie znaczy. Stan wzniesienia był tak wysoki, jak w indywidualnej sesji przeniesienie się do świata już tych wyswobodzonych dusz, nie jak się spotkałem z Dorotką. I to mnie wywindowało na takie szczyty tego odczuwania, że ja tylko w tej wibracji chciałem być. I świadomość, że ja wytwarzam swoją przestrzeń, on wytwarza swoją, nikt nie może jej zmanipulować, nikt nie może jej zeskanować, bo ona jest... Tworzona na bieżąco. Wcześniej. Tak, tworzona na bieżąco, o właśnie. I to jest samo zabezpieczające, i to jest ten sens uwagi, że teraz jest wszystko ważne, nawet wcielenia i badanie tego wszystkiego innego już jest mniej ważne, bo już przez to się tak przychodziło, ta ciekawość jest zaspokojona, a najważniejsze, co ja mogę teraz wytworzyć, tu i teraz. Coś oryginalnego, własnego, swojego, niepowtarzalnego. I on dla ciała, dla tej fizycznej przestrzeni jest ważne, bo sama wyobraźnia jest słabsza od tego, że trzeba mocno zaśpiewać i wtedy dopiero to się ruszy. Jaką częścią ciała najbardziej odbierałeś wibracje tego om? Całe ciało. Całe ciało? Całe, całe. To było równo i to było zharmonizowane i nie było mocniej i mniej i nic. Na tym to polega, że to ma być takie równo, nie? A w głowie ci też wibrowało? Nie mocniej niż gdzie indziej. No po prostu najbardziej w gardle i najbardziej w tym słowie tu wypowiadaniu, w krtani. Masz tak silną aurę teraz, zieloną, że nawet... Jak ruszasz się, to nawet na Agnieszkę, jakby świeciła zielone światło. I to ja sobie uświadomiłem i tak wcześniej czułem, a teraz jestem pewny tego. Tak. I to mnie tylko interesuje i chciałbym być w tym, żeby to sobie utrwalić. Ja myślę, że to jest dobra ścieżka, to co właśnie chcesz robić, że idziesz w dobrą stronę. Z tego się wyłanią dopiero ciekawe rzeczy. Bo ja przedstawiam bardzo dużo możliwości iluzji, a was już zaczyna iluzję nie interesować. To jest coś. Większość ludzi właśnie chce tej iluzji, chce tego show, tego coś. A powiedzcie, wy już tego nie chcecie. To jest wasza świadomość w pełni. Agnieszko, co u ciebie? Ja może najpierw powiem też o tym om. Tak? Bo dlaczego ja weszłam na te wyższe tony w pewnym momencie? Bo na początku normalnie, głęboko... I to aż stąd mi szło do góry, tak sobie tam rozwibrowałem całe ciało w różne... Ja właśnie, przepraszam na sekundkę, że nie przeszkodzę, ale muszę wam coś powiedzieć. Zauważyłem, że u niektórych ludzi ta wibracja chodziła po ciele i to było widać. To było tak mocne, takie były właśnie przejścia i u ciebie to było tak... Ja zauważyłem u ciebie najpierw i dlatego zacząłem zwracać uwagę, bo tak, co się dzieje, nie? A to takie było widać, wiecie, jak to jest, jakby tak wszystko falowało w tym sensie. Tak odczuwałaś to? Tak, znaczy, bo ja to przeprowadziłam to w różne miejsca. Czasami szło z gardła, a potem szło tutaj stąd, potem sobie prowadziłam stąd. Tak, potem bo to można różne... przeprowadzać, tak. W którymś momencie zaczęło mnie tak drapać straszliwie w gardle, tak jakby mnie to oczyszczało tak. Z tego gardła, ale to też zauważyłam, że jakby na trzech poziomach mogłam to tutaj z tego gardła wydobywać i na tym środkowym mnie tak drapało, więc to tak różnie tam szło. Ten środkowy poziom nie był dobry dla ciebie. Znaczy, on jakby był zanieczyszczony, ja to tak odebrałam, po prostu to mi tam czyściło. Potem już mogłam z tego środka. Tak, ale ja tego, co zauważyłem, to jeżeli używasz górnego, dolnego, środek się oczyszcza sam i nie ma tego odrapania, nie byłoby tego dyskomfortu. No, dlatego, tak, że tak. Przełączałaś się na niego, więc bardziej ci to sprawiało większą brudność. No, ale nie szkodzi, no wzięłaś się od tej strony, ja to zobaczyłam od innej, a to nie szkodzi. Jak tu mówię, każda droga prowadzi do celu, nie? Tak, tak. Że ponieważ ja tak prowadziłam po ciele i potem sobie tak chciałam koniecznie tutaj na głowę sobie rozwibrować. Owszem, te niskie wibracje też fajnie wibrowały, ale wtedy jakby poczułam, że tutaj są potrzebne jeszcze wysokie wibracje.
I one, to ja tego nie odczuwałam jako wibrowanie, jak to były te wysokie dźwięki, takie wyraźne jak te niskie, ale czułam, że to są bardzo subtelne, ale bardzo potrzebne. I właśnie, żeby tu wywindować, do góry, gdzieś tam, nie wiem, te wszystkie czakry, szyszynki, nawet nie chciałam tam rozpatrywać, o co chodzi, ale po prostu tu i to ta wibracja się dołączyła do tych niskich, którzy tu panowie tak pięknie śpiewali. Podobało mi się to prowadzenie przez oczyszczenie żywiołami. Jak ja, świadomość, tak, ja wielowymiarowy, tak, to jakby jeden wymiar oczyściła woda, inny wymiar powietrze, inny spaliło ogień, a inne światło i coś tam napełniało. I to można poszerzać. I ziemia. Ale to, i tam, ziemia, właśnie. Tam. Ziemia sobie wchłonęła popioły, już nie, zniżone było. I to teraz kontynuować, nie? To na teraz jest takie. Czyli to jest takie bardzo, fajne. Bardzo tutaj jest właśnie, to jest dobry element, właśnie no. Dlatego, że przesłuchując to później, ile razy będziecie przesłuchiwali, będziecie głębiej w to wchodzili. Zobaczycie o wiele większą moc tego i znaczenie. Możemy wybrać już teraz tą metodę. Tak. Przesunięcie metody, co tak. Teraz dla mnie jest tak. Lepsze. Co dla mnie najlepsze na dany moment. Tak. Bo tak, dla nas dokładnie. Jest wszystko dobre albo nic niedobre. Bo teraz trzeba tylko wybrać, co w danym momencie. Zwyczajami w tej nudne troszeczkę, to od razu mnie ożywia i ja tak chcę. To dla mnie fajne. Tak, dla dobrze. Mnie te żywioły też. Tak. Bo w ogóle ty dotychczas tych żywiołów nie używałeś. To jest dla mnie takie było zaskoczenie, bo jak ja sobie tu leżałam przed obiadem sama, to właśnie o tych żywiołach sobie przypomniałam. I ja się po prostu jednoczyłam z tymi żywiołami. I jednocześnie tak właśnie pomyślałam, fajnie byłoby, gdyby właśnie Leszek zrobił coś takiego, że się będziemy jednoczyć z żywiołami. Ja muszę przejść tą ścieżkę. Zwróćcie uwagę, że ja na pierwszej sesji, jak prowadziłem, jak na drugiej, jak na trzeciej, jak to przesuwałem i poszedłem w stronę właśnie żywiołu, poszedłem w stronę właśnie natury. To właśnie chodziło o to, ale ja nie mogłem, gdybym od razu to zrobił, dużo ludzi mogłoby odrzucić. No co ten facet tam od tego? A tak, no, tego, tak, tu chodzi o to, żeby zacząć od tego, kim jesteśmy. Czyli ja mówię o tym, kim jesteśmy, wszyscy, tak, prawda, tym jesteśmy. I ja zaczynam po kawałeczku pokazywać, że jesteśmy kimś więcej. I wtedy każdy zajrzy, a kim ja jestem dalej, a co dalej? To jednoczenie to jest... z tymi żywiołami to jest no, jeden z etapów takich jak on w tym rodzaju, prawda? Że on też nas synchronizuje i harmonizuje tym wszystkim. Bo on jest dźwiękiem żywiołów. Jest jakby taki wspólny dla wszystkich. To jest synchronizacja. Tak. I że z tego poziomu właśnie, czy on, czy z synchronizowania z żywiołami, z otoczeniem, z przyrodą i tak dalej, z tego poziomu więcej jesteśmy w stanie wiedzieć. To jest czynnik jedności no, wszystkiego. No jedności tak. Tej wielowymiarowości. Wspólny czynnik. Wspólny czynnik, to właśnie jest. To ma tą naturę. Haniu, teraz ty. Będę inna, nie wiem, co mówię. Właśnie o to chodzi, żeby była inna. Ja się czuję bardzo uziemiona. Trudno mi jest wyruszyć w górę. Aha. No na początku sprawiało mi radość. Ta intonacja, podłączałam się nawet takie dźwięki tak, wysokowibracyjne. Wydawałam siebie, a w pewnym momencie zaczęło mnie to męczyć. Brakowało mi tchu i tak na pograniczu tego przejścia, to on, to nie mogłam złapać tchu i tak już pod koniec to nawet do tego stopnia, że się uniosłam i przejęłam jakby kontrolę, obudziłam się i sprawdzałam, czy ty jesteś. To mi zaczynało przypominać, ja mam taką pytę Hatorów. I ona mnie tak bardzo męczyła, ona niby była oczyszczająca, oni tam podawali jak ten i ja się tak z tym jakoś i się źle poczułam. I po czym całą sesję prawie przespałam, jedynie jak było to przejście, jak mówiłeś, żeby sprawdzić, więc ja powiedziałam, o tak, uśmiechnęłam się, zobaczyłam złotą ramę jakby od lustra pustą i widziałam swoje nogi w tych tenisówkach, jak przeskakuję i sobie mówię, hop, znalazłam się po drugiej stronie, fajnie, tak samo jak tutaj i hop. Ale jak mówiłeś, że wracamy, to ja się bardzo ucieszyłam. Jak już na sam koniec sesji, mówię, o, ta ulga, że jestem z powrotem. Tak, czyli że najlepiej się czujesz tutaj. Tutaj. Tak. Taka bardzo uziemiona mam wrażenie. Powiem ci, że to nic złego, że jesteś uziemiona, tylko powinnaś być taka bardziej otwarta na doświadczanie, na badanie, na zaglądanie. Ale ja nigdy nie spałam na żadnej sesji, a teraz to od wczoraj śpię, po prostu przesypiam sesję. No, ale to hop, to tak słyszałam nawet, jak ja sobie hop, przeskoczyłam na tą drugą stronę i uradowana. Nic innego, hop, z powrotem. Dosłownie i ten wyraz jeszcze tak mnie utkwił. No, a jak wcielenia? Odebrałaś jakieś... Nic, żadne, to wszystko zamknęłaś. Nic, przespałam. No dobrze, lepiej ty niż wcale. Ja sobie myślę, że jeszcze przypomnisz. Iza, co u ciebie? Generalnie no też mi trochę głupio mówić, tym bardziej, że każdy miał takie pozytywne odczucia odnośnie tego om. No nie ukrywam, że mnie się chciało śmiechać. Na samym początku, prawidłowo, no tak, reakcja organizmu. Nie mogłam tego opanować. Nie mogłam poznać swojego głosu.
wchodziłam najpierw na to, znaczy śpiewałam niskim głosem. Cały czas się zastanawiałam, czy to ja, czy to nie ja. Potem próbowałam wysokim. Tak, by nie było twojego głosu, tak, nie wiedziałaś, co mam zrobić. Dokładnie, zastanawiałam się, czy to moje, czy nie moje, bo ja nie mam takiego niskiego głosu. I jakoś tak nie mogłam się wpasować. I długo trwało, ale w końcu się udało. Tutaj to, co teraz mówisz, powiem ci właśnie to samo. W pewnym momencie straciłem siły, nie miałem siły. I w tym momencie sobie pomyślałem, może się ktoś męczyć, skoro ja straciłem siłę, może się ktoś męczyć. Ale ta wibracja taka była przyjemna, więc pomyślałem sobie, nadam tej wibracji taki ton przyjemny, żeby, jeżeli nawet ktoś nie chce, żeby go nie drażniło. Powiem ci tak, że przyjemnie mi było słuchać, ale generalnie mnie to męczyło. A powiem wam jeszcze taką rzecz, że kupiłem kilka sobie takich nagrań cudownych, co to mówili, takie dobre. Wszystko w cholerę leży, bo ja dostanę furii, jak ja to włączam. Albo ja już jestem poza tym, albo jeszcze przed tym. Chodzi o to, że my musimy trafić w tą coś. Dlatego to on nie trafiło w ciebie. Rozumiesz? Początek rewelacja do mnie przemawiało, też się podłączyłam do tego chóru jakby anielskiego, tak. Ale tak od połowy chyba to już mnie tak zaczęło męczyć, ja już nie mogłam tchu złapać i już się czułam podenerwowana i nawet otworzyłam oczy i kontrola, mówię, jak my to długo będziemy tutaj, jak będzie być. No. Wcielenia jakieś zaglądałaś? Tak, i na Atlantydzie się znalazłam, ale to było wszystko tak szybko, w tak błyskawicznym tempie, że... No, bo tam było szybko. Tam było szybko po to, żeby szybko przeskakiwać, żeby się gdzieś nie zgubić, nie uciec. Wszystkie 10 przeszłaś? Tak, wszystkie 10. Potem jeszcze mi się przypomniało, że chyba byłam kiedyś szamanem, także to jako niejako 11 wcielenie. Także po kolei nawet pamiętałam mniej więcej, jak wyglądała moja śmierć, także różnie to była i śmierć głodowa. I... Ale właśnie jak wróciłaś pamięcią do śmierci, jak to odbierałaś? Jak patrzyłaś na ten moment? W tych wcieleniach? Tak. Wiesz co, nie miałam żadnych odczuć. Nie było żadnych oporów, nie? Czy normalne było? Tak jakbym po prostu, nie wiem, czytanie książki albo jakbym to jakoś z boku, jako obserwator bardziej. A po planetach sobie chodziłaś? Może zacznijmy od Nibiru. Byłaś na Nibiru? Byłam. Największe wrażenie na mnie właśnie Nibiru? Wizyta, tak. Zobaczyłaś jej trajektorię, po jakim chodzi? To znaczy tak, miałam wrażenie, teraz nie wiem na ile to jest wiedza znowu jakaś książkowa, tak. A na ile to jest coś, co rzeczywiście miało miejsce. W każdym razie, no wiem, że rozmawiałam z tymi istotami, które zamieszkują. Nie pamiętam w tej chwili. To były chyba takie eteryczne bardziej istoty. I wiem, że one mają kontakt z jakimiś plemionami tutaj. A powiedz mi, jakiego koloru Nibiru widziałaś? Wiesz co, nie pamiętam. Jak zobaczyłaś, to jasna była planeta, ciemna? Jasna, raczej taka jasna, ale nie umiem ci powiedzieć. Dobrze, nie wiem, tylko tak, co tam jeszcze? Bardzo mi się podobało przechodzenie przez te poszczególne poziomy. Aha, właśnie. Wiedziałam, że jestem na czwartym, przechodzę już jedną nogą, jestem na piątym, w sumie wskoczyłam na piąty, ale co najdziwniejsze, że ja na te poziomy zaczęłam chodzić z moimi dziećmi, z moim dzieckiem, tym fizycznym, który jest Olim. Tak. I dwójkę dzieci jeszcze miałam i z tymi dziećmi wchodziłam na te poszczególne poziomy i wiedziałam, że za każdym razem się uwalniam, zbywam się jakichś takich cech, które w jakiś sposób mnie blokują i doszło do tego, że chyba do tej miłości takiej bezwarunkowej. Że na końcu gdzieś pojawiła się ta bezwarunkowa miłość i wiem, że ja jestem tą bezwarunkową miłością. Tak. Wiem, że przyszłam tutaj też po to, żeby nauczyć ludzi poniekąd empatii, co w sumie się z drugiej strony kłóci, bo wiem, że aniołowie, te osoby wysoko rozwinięte nie mają empatii. Nie mają. Więc zaczęłam się potem zastanawiać. Czyli włączył się umysł i zaczął mieszać. No właśnie. Wiesz, ja też twierdzę, że nie mają, ale że może się mylę. Nie wiem. Ja uważam, żebyśmy byli tutaj wolni, radośni, szczęśliwi, nie wiem, wszystko co najlepsze, po prostu powinniśmy nie odczuwać nic. No ale tak się nie da, szczególnie jeżeli są małe dzieci. Nie da się w ogóle tak. W tej materii. Ale oni mogą tak. Dlatego oni biorą, kroją, robią eksperymenty. Bo oni nie czują. Kiedy spotkałam się z taką wypowiedzią, że tutaj na Ziemi przyszliśmy między innymi po to, żeby doświadczyć tych wszystkich zmysłów. Dokładnie. Zmysłami wszystko jakby odbierać. I między innymi empatia też po coś została nam dana. To jest elementem naszego tu doświadczenia. Dlatego to, co popatrzcie, jak widocznie ta empatia nam jest na Ziemi potrzebna. Tak, jak się wchodzi w ciało. Nie? Czyli stoi to istnienie. Jak ja mówię ty, to nie ty, to istnienie stoi i stoi ciało. I
samo istnienie, ono nie odczuwa nic. Dopiero musi wejść w ciało, żeby poczuć ból, przyjemność, radość, wszystko, co jest. I to jest to. Mi się wydaje, że to jest jakby każda przestrzeń ma swój zapis. Mhm. I w każdej przestrzeni są pewne prawa. Nie wiem, czy one są pisane, czy pisane, nie wiem, ale w naszej przestrzeni na pewno jest pełne odczuwanie. I teraz, jak się coś wymknie spod kontroli, no to wiadomo, że boli. Ale jak się nie wymknie, no to może być przyjemnie. I to wszystko od tego zależy. Myślę, że to o to chodzi. Dobrze. W takim razie idziemy dalej. Tutaj powiedz, co u ciebie. To on... Zaczęłam się po jakimś czasie też męczyć. W ogóle miałam poczucie... Tak, miałam poczucie, że kiedy ja to wybrzmiewam, to, że mnie to męczy. Poza tym zasiłam się strasznie się pod tego om. I wyłączyłam się z tego powodu. I wtedy dopiero poczułam pozytywną wibrację tego, kiedy usłyszałam wszystkich dookoła, bez siebie. To wtedy... To tak jakby twoja wibracja jakby ona własna zakłócała. Zakłócała pozytywność tego wszystkiego. Kiedy to wyłączyłam, to wszystko... To tak jakby ta fala tej energii mnie wzięła do siebie, bo ja prawie... I otuliła. Wyłączyłam się zupełnie wtedy i otknęłam się po długim, długim czasie z takiego jakby letargu. Jakby ona mnie pochłonęła. Tak, tak. Był taki moment, ja też czułem, jak mnie wciąga, i za chwilę, jak odpłynę, nie wiem gdzie nawet, nie wiem co. Tak, ja odpłynęłam, nawet nie nazwę tego snem, bo ja nie mam wrażenia, że ja spałam. Nie. Ja powróciłam w pewnym momencie i poczułam, że mi się chce sikuć. Jak wróciłaś. Tak, ale to było przyjemne, kiedy jak biegłam z powrotem od tej toalety i słyszałam z daleka tą wibrację, to czułam, że ona jest taka miła bardzo. Że ona przyciąga taką delikatnością. Tak, ona była bardzo później taka łagodna, taka przyjazna. Tak, ona była niesamowita. Tak. Jakieś wcielenia? Wcielenia tylko, przy którym zobaczyłam koło u wozu jadące, jakąś bryczkę czy coś. Tak to nie, ale kiedy było jakieś pytanie, jaki sens mają te wszystkie życia czy tam wcielenia, to zobaczyłam w ogóle wylatujące takie kule jedna za drugą, każda była najeżona kolcami. Wszystkie były równe. Tak jakby wylatywały z jakiejś przestrzeni kosmicznej, zaczęły przelatywać. Generalnie nie skojarzyło mi się to pozytywnie. Dla mnie teraz, jak to odebrałem, to jest tak, że właśnie tworzymy takie coś, wyrzucamy i to jest takie właśnie od razu jakby ze systemem obronnym, bez względu na to, czy będzie atakowane, czy nie, od razu ma się bronić. To taki program z tego złapałem. No. Tak broi. Że wszystko, co wymyślamy, co tworzymy, od razu jakby dajemy jakiś program do tego takiej obrony, że to może być źle, niedobrze, że coś nam się stać, czy tego. Źródło zobaczyłam jako jakieś dwie przestrzenie. Przenikały się takim lejem po prostu. I ja miałam poczucie, że to jest tak jak jakaś granica dziwna i ja po prostu byłam w tej granicy, widząc jednocześnie obydwie te przestrzenie. Miałam też później wrażenie, bo jeszcze raz później było powrót do źródła, to miałam wrażenie, że jeszcze ta przestrzeń odbija się jeszcze w drugą stronę. Że w ogóle te odbicia są i łączą się tylko w tym jednym takim przejściu granicznym. To tak to w źródło odczułam. A jeżeli chodzi o śmierć, jakby to te zaświaty zabrano, tak. To zobaczyłam ogromną przestrzeń, bardzo jasną, jakby coś w chmurach, ale to nie były chmury, tylko pełno kryształów, jakby po prostu wychodzące ze wszystkich płaszczyzn dookoła kryształy, takie jasne, przezroczyste, ale też przenikały światło. To tak widziałam ze światy. To co u ciebie? No właśnie, to on to w ogóle rewelacja też faktycznie, to tak wiem. Właśnie też tak czułem, że tą stworzyłem też takie jakby tą taką białą energię, jakby takie mrowienie. To już kiedyś też mi się udało przy medytacji zostawić, to też było niesamowite, właśnie w lesie mi się to udało. Wtedy też pamiętam, miałem też takie wspomnienie, że przede mi było w ogóle tęcza i teksty mogłem rozłożyć, no w ogóle super. I to też mi się jakby, i to było tożsame z tym, że coś takiego też tutaj się stało. I to tak fajnie potem przyszło w te żywioły, ja też żywiołami wcześniej też pracowałem się przy medytacji, więc to też jakby też mi się wydało takie bliskie. Przy tym właśnie jakby z wodą, jak było to oczyszczanie wodą, to taki to mam dość podobny jakby taki obraz, on się powtarza, że jest taki jakby wodospad, który ma takie jakby wyżłobienie, taką wnękę z tego jakby, która idealnie pasuje do mojego ciała. I tym razem właśnie to ciało po prostu było takie gigantyczne, takie po prostu, no jakby taki właśnie jak coś takiego jak w filmie Prometeusz, albo nawet jeszcze większe. I potem zacząłem oczyszczać generalnie tą wizję tego Prometeusza, żeby to było właśnie takie
jakby bardziej moje, a nie jakieś tam filmowe. No i to takie się jakby zrobiło w sumie taka błękitna, jakby z takimi kręgami, takie ciało. I potem właśnie na tą jakąś taką równinę weszliśmy i tam te płomienie i tak dalej. Potem to się zmieniło właśnie w taką postać już eteryczną. To też super. I taki właśnie i to jakby to ten etap podniecenia właśnie z tego, on cały czas się utrzymywał. Więc to było bardzo fajne. No tak, te żywioły, ta ziemia właśnie też faktycznie to też takie wrażenie jakby takie gwoździe, także w tą ziemię jak już z postaci tego, to, że takie elementy jakieś takie bardziej materialne jeszcze z tej części eterycznej tak się wbijały w tą ziemię, właśnie tak wynikały. Potem właśnie z tymi poziomami to widziałem tak jakby w różnych kolorach takie trójkąty, które po prostu jeden na drugim są i to jakby z też taką adnotacją, że to jest tak jakby dwa przeciwieństwa, dwa jakby takie etapy, znaczy dwa jakby właśnie coś w rodzaju jakby plus minus. I trzeci jakiś taki dodatkowy, to na każdym z etapów jest jakby taki, coś takiego. I jeszcze jakiś strumień, który jest jeszcze obok tego. Jakby łączy, no się może chyba przez ten trzeci właśnie przechodzi. Czyli tak plus minus i ten przez ten trzeci przechodzi strumień, który łączy. Taka struktura. I taki obrazek się pojawił. A z planetami to też tak słabo. A Nibiru zobaczyłem taki tron z taką jakąś postacią, z taką bardzo długą czaszką. Tylko tyle, nie wiem, czy to też jest jakiś rodzaj takiej właśnie wyobraźni, czy, ale to się dość tak szybko pojawiło, więc. I potem jeszcze te wcielenia, to właśnie z tymi wcieleniami to było tak śmiesznie, to wtedy jakby takie zrobiło takie o i w ogóle jakby takie wyciszenie tematu. Tylko jeszcze jedno takie jakby pojawił mi się na początku taki biologiczny młotek, bo ja wymyśliłem sobie jakby dwie postaci, które są moim alter ego, jakby tak. To jest jedną nazywam Alan the Paleontolog, tak. A drugą jest chyba jakiś Cypris, a właśnie i chodziło o to, jeden jest z przeszłości, a drugi jest z przeszłości. I ten, i to jakby ten Alan the Paleontolog, to jakby z tym młotek i było tak jakby z takim wskazaniem, że jakby, że ten pomysł, to wyobrażenie tej postaci właśnie tego Alana the Paleontolog, to jest jakby, no to ten trop. Ale nic więcej na ten temat, tylko ten młotek. Po prostu, czyli jakby ten symbol. Tak, ten symbol. No. Czyli ja go wcześniej jakby nigdy nie, teraz nawet myślałem, że nawet fajny symbol, że taki biologiczny. Czyli on sam ci się teraz tak. Jakby. Że to jest też ten trop, że jakby coś takiego już wymyśliłem i to jakby wywodzi się jakby z takiego czegoś. Potem właśnie jakby takie dziury i ewentualnie z taką informacją, że no to co tam mniej więcej mi się pojawiało w poprzednich sesjach też takie impresje na ten temat. Ale one się jakby w tym momencie nie powtórzyły. Potem tylko taka rzymska postać z takiego Rzymianina, jak na chwili uczty, ona leży na takim, po prostu na tych leżankach. To też tak, ale to taki dosłownie slajd, nic więcej. I jakiś statek. Ale, i to też mi się przypomniało, że z tej chyba sesji porannej albo wczorajszej, jakiś taki okręt podwodny, taki na pół rozwalony, to wszystko. I być może to jest to, ale no to było takie. Wygląda na to, że miałeś takie przebłyski niektórych fragmentów z niektórych części życia, z jakichś tam, takie jakby chyba najważniejsze, które zapamiętałeś albo z powodu traumy, albo jakiegoś czegoś przyjemnego. Tak, i to był taki dosłowny slajd. Tak. Jeśli chodzi o tej drugiej stronie, to było też takie śmieszne, że jakby dwa jakieś takie energetyczne kręgi i pomiędzy nimi taki przesmyk. I w tym przesmyku, jak już w niego wniknąłem, to właściwie, no nie wiem, tam praktycznie jakby próbowałem jakieś pytania zadawać, ale generalnie po prostu taki, wszystko tak się rozmywało. Potem z kolei jak już niby wyszliśmy, to wtedy zobaczyłem jakby coś w rodzaju takiej łąki, w której się tworzą takie po prostu jakby, tak jak w sklep, sedry, takie wynikające po prostu takie struktury. I też nie wiedziałem, czy to jest bardziej po tej, znaczy chyba jakby to, że wyszliśmy jakby po tej stronie jakby życia i to jakby chodziło o to, że to jest jakby rodzaj takich strukturalizowanej jakiejś takiej powierzchni, ona nie miała praktycznie końca i po prostu z niej po prostu wchodziły takie leje. I one czasem się dzieliły na takie wręcz, to się mówi, rowy, że takie po prostu się tworzyły takie. I potem jakieś jeszcze wróciliśmy do tego poziomu tych trójkątów, tych jakby poziomów jakby istnienia. I tam się po prostu tak, to było śmieszne, bo to mi się tak pojawiło od razu na tym po prostu takie pośladki, no tak, ale z takim adnotacją dupa. Czyli, że przedstawiam, a to wszystko to jest dupa, nie? Tak, troszkę coś takiego. Powiem, miałem podobną sytuację kiedyś, coś badałem. Patrzę się tyłek. Co jest do cholery? No dobra, mam znowu coś, zaczynam coś badać, znowu tyłek. Mówię, no co się wściekło, czy co? Ale nie chciałem to wchodzić, mi dowiedzieć się o co chodzi, machnęłem to i cały czas próbowałem jakby to obejść. Ale też miałem taki czas właśnie, jakby coś mi dawało do zmiany, że to wszystko to jest. To co jest, to jest wartość wymienna. Mariusz, co u ciebie? Ja w pewnym momencie
Ale to właśnie nie był sen. A co to? Znowu pojawiłem. Słyszę ciebie. Ale dlaczego, tak powiedz czuję, mi, że... dlaczego ty uciekałeś? Bo ty cały czas uciekałeś, bo nie wracałeś. Ale to nie było, że ty się nudziłeś, uciekałeś. Ty po prostu, jakby twój umysł, jakby cię twój umysł odprowadzał gdzieś na bok, ale nie wiadomo nawet gdzie, bo uciekałeś w ogóle w inną przestrzeń, a potem wracałeś. O co tu chodziło? Było coś takiego, czy nie? Był taki moment, bo na początku mówiłeś o źródle. Tak. O tej bramie. Widziałem, ja przeszedłem. I potem już była końcówka. Jakieś dziwiona, jakieś planeta, coś tam mówiło. No i gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Chciałem cię spytać, gdzie ja byłem wtedy. Nie wiem, właśnie uciekłeś. Byłem gdzieś. W ogóle tam, gdzie byłeś, nie wiem, co to jest. To jest tak, ja bym ci powiedział. Uciekłeś tam, gdzie ja jeszcze nie znam tematu. Jakbyś uciekłeś w taką przestrzeń, którą nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Albo nigdy nie zbadałem, albo jej jeszcze nie stworzyłem, albo co, nie wiem. Na wagarach. Gdzieś był na takich wagarach, że po prostu... Na to jest dowód, że są takie przestrzenie, na pewno są, to jest normalne, ale że są takie przestrzenie, o których nie mamy pojęcia, że mogą być. Dźwiękiem. Ja, to są, to właśnie coś z on miało wspólnego, mam wrażenie. Właśnie, właśnie, to Marek też to dobrze poczuł. I teraz wracamy do tematu on. Jak on na ciebie zadziałał? No to było ciekawe, bo w pewnym momencie to było takie piękne i poczułem, że może ja to zafałszowuję swoim dźwiękiem. I spróbowałem jakby tego nie robić. Dać taką swobodę. Nie wymuszać. Co ciekawe, poczułem, że to było niesamowite, bo jeszcze nigdy tak nie oddychałem głęboko. Musiałem maksymalnie powietrza zaciągnąć i wydać z siebie ten dźwięk. Poczułem, że to mi się podoba, ten dźwięk. Że on jakoś współbrzmi, nadaje takie brzmienie, taki ton. Czasami może to nie było takie idealne, jakbym chciał, ale już nie zwracałem na to uwagi. Wiem, że to było ciekawe i tak skojarzyło mi się z utworem. Zastanawiałem się właśnie, dlaczego nie bierzesz udziału w OM i w momencie, gdy zauważyłem, że ty nie bierzesz udziału, tylko słuchasz, zobaczyłem właśnie jak, tak jakbyś czmych i nie macie. Tak, ale ja ten rytm utrzymywałem. Wiem, trzymałeś, a potem poszedł, nie ma Mariusza. No i koniec. Szukaj wiatru w polu. Dobrze, że to. Znaczy, wiecie co, ja gdybym co innego robił, to ja bym go znalazł, tylko że bardzo, no dobra, co może, niech sobie idzie, nie, muszę bez przesady. Dużo z was nie brało udziału w tym, a ci, co brali, no to brali. No i ci, co brali udział w tym, byli bardziej w wibracji, byli bardziej w sobie, bardziej to przeżywali, odczuwali, o wiele większą możliwość mieli odczuć siebie i wpływu tego on i poznania tego on, bo to jest takie większym spektrum tego, do czego trzeba podchodzić. Ale słuchajcie, to i tak mamy super doświadczenie. Zygmuncie, powiedz mi, co tam u ciebie? Dla mnie on to nie jest taką nowością, bo myśmy tam ćwiczyli. Natomiast taką ilością osób to odebrałem tą wibrację bardzo mocno. Ja czułem nie tylko swoje ciało, że wibruje całe, czułem, że cały budynek wibruje. I tak się zastanawiałem, czy tutaj nie wibrują talerze, bo tak był to odbierałem. Był taki dźwięk momentami, jakby właśnie talerzyki drżały, ale ja myślę, że to obrazy gdzieś tam stuką, albo tak, te metalowe, tak. Co tam jest z maszyny do szycia. Tam jest takie coś. I zacząłem się sam rozglądać, bo czułem, jak ta wibracja momentalnie ruszyła. I pokazał mi się obraz góry i cały czas mój wzrok był zwrócony na tą górę, a ta góra cały czas się trzęsła. Ja tak myślę, no kiedy upadnie od tego dźwięku, ale stała nadal ta góra. Zresztą jakby upadła, to bym ją poskładał. Ona sobie tańczyła. Ona sobie chyba tańczyła, ale po pewnym czasie pode mną zrobił się takie usuwisko, jak gdyby, dziura taka. Myślę, no wiadomo, od tego dźwięku to po prostu może ta ziemia tam zaczęła się rozsuwać, ale jak mówiłeś o żywiołach,
to z tych żywiołów, gdzie tam do ziemi kierował, a mam dołek i to wszystko szło do tego dołka, aż się tam po prostu zasypało. Teraz jeśli chodzi o przejścia poziomy, to tak widziałem jak na każdym, też takie jakby kręgi, coś takiego, tylko że nic w tych poziomach dalej nie widziałem. Czyli była ta rura w środku, jakby taki słup, było, tak, a dookoła one jakby były taką obwódką, tak, i jakby ale one przeźroczyste, nie plastry, tylko, takie, tylko takie cieniutkie plasterki, tak, przeźroczyste. Takie przeźroczyste i jak przechodzę przez to, no to normalnie przechodzę i dalej. To jest fajne, nie on opowiada, a ja widzę, co on opowiada, co on widzi, bo teraz opowiadając to, co wtedy widział, to nie ma różnicy. Więc on wtedy widział, czy teraz, nie ma znaczenia, opowiadając, on już to widzi z powrotem. Ja sobie też widzę. I to fajnie wygląda, bo jakbyś się zdziwiał, ci to narysował, to się... właśnie tak. A ja nie widziałem tego, przecież to ty widziałeś, nie? Jeśli chodzi o inkarnację, tak, to tak przeleciałem szybko, bo dla mnie to za krótko trwało, a ja sobie zdawałem sprawę, że tych tematów tam jest dosyć dużo. I nie zdążę z tym, to mi się wszystko pomiesza, będę miał kiedyś czas, wiem jak wejść, to sobie tam zobaczę. Ekstra. Jak druga strona? Byłeś po drugiej stronie? Oj, byłem po drugiej stronie, z tym, że widziałem, przypomina mi się ten film Nasz dom. I byłem w takim czymś, tam brama była, oczywiście przeszedłem i tak się zastanawiałem, popatrzyłem i... widziałem, to już nie obraz był z tego filmu, tylko mówię tak, no tu doświadczenia, tam idziemy, też doświadczenia innego typu, ale tam trzeba też doświadczać po tamtej stronie, ale już później absolut to już źródło, to już było co innego, tam już nie trzeba, to źródło tak jak, czyli po prostu źródło jak gdyby oddzielone było od tego tam. Tak. Nawet jak niektórzy mówią, to jest źródło, brama, że można przejść, ale jest to gdzieś pooddzielane. Oddzielone jest od tak, źródła. Czyli musi być pewien etap, jakby przejść, aha, żeby o, przejść. O właśnie, teraz sobie przypominam. I wcześniej do źródła nie dojdziemy, jak po przejściu nie pozbieramy części duszy. O, to mi było. I dlatego musimy doświadczać dowód, jeszcze... Dowód był na to, że ja mówię, oczyszczam ciebie i twoje wszystkie części duszy. Tak. I później składam, kleję i heja. I dopiero wtedy, jak posklejamy, to wszystko... Wtedy można przejść na tą drugą stronę. Czyli jesteśmy jakby w jednej bańce inkarnacyjnej, gdzie są części rozwalone. I żeby wyjść z tej banieczki, musimy wyjść jako całość. Tak, tak. I przejść tak, dalej. Tak, tak. Super. Krzysiu, ty jeszcze... Było. 100 lat w trumnie leżał. 100 lat w trumnie leżał. Ale ty mówisz, że Mariusz i nie było tam, a skąd wiesz, gdzie ja byłam? Bo nie mówię, gdzie byłam. A Mariusz mówi, że odleciał. No i ty też odleciałaś. A, nie mówię. No ale co on ci mówi, że odleciałaś i nawet nie wiem, gdzie byłaś? A, iść tam. Tam diabły to tak się cieszyły, ja nie wiem. Piotruś. Mi się fajnie omśpiewa. Dobrze. Pięknie. Od momentu do momentu, jak dałeś, pojechałeś niskim, to po prostu taka wibracja, że zamiatała wszystko. Ale właśnie nie miałeś siły na to, żeby utrzymać to. Wiesz, nie ma, traciłeś. No tak patrzę, nie wiedziałem dokładnie, ale tak słucham, tak namierzam. Piotruś, patrzę, poszło. Za chwilę nie ma. Coś tu. Później znowu łapie, idzie, ale to było tak mocne, że po prostu naprawdę bardzo mocna wibracja. Ta niska, ten baryton, co wam mówię, takie coś, to właśnie Piotruś jechał, tak jest. Zacząłeś pojechać tam przyrody i tak dalej. Tak. To nagle mnie wywaliło. Wow. No. Później wróciłem, jak było coś, przestałem twój głos słyszeć, gdzieś tam chyba umysł mi coś tam odciągnął, czy coś. A później znowu zacząłem cię słyszeć, jak schodzimy po poziomach. I tam było coś tam o wcieleniach, ale tak jakoś mnie szczerze mówiąc średnio interesowało. Planety coś tak, jakieś tak, tak. Ale brama śmierci. I teraz jak tam było z drugiej strony? Ale bałeś się chyba przed bramą? Od razu. Zauważyłem taką aleję drzew. Tak myślą. Od bramy jakby taki ten. Tak, ale jak no. No ale tam zacząłem się pytać, tam jakieś odpowiedzi otrzymywałem i tak od razu. I później jeszcze jakoś się to drzewo zmieniło, jakby inna aleja, coś takiego. I później mówisz, że wracam i mi to zdziwiło, bo inna brama była powrotna. I później się jej przyglądałem, no bo się tak zdziwiłem, o co tu chodzi. Może nie tą bramą wychodzę, nie? No, tam wyszedłem sobie. A, i było takie, no my, że tam kilka razy do źródła wracaliśmy.
I za każdym razem inaczej źródło widziałem. A, no to jest też ciekawe. Podaj chociaż dwa przykłady. Jakie były różnice? W kolorze, w kształtach, znaczy, czy... Za pierwszym razem to, jak dobrze pamiętam, to drzewo widziałem. Tak. A za drugim razem to już w ogóle nie wiem, co widziałem. Aha, czyli już jakby umysł zaczął fiksować, nie wiedział, co ma zrobić. Chyba tak, no bo tam... Bo ja tu z tego, co widzę, to umysł zaczął fiksować. Żebyś nie mógł się skoncentrować na tym, co to jest, to kilka wersji, już wiadomo, nic ci nie trzeba robić, bo ty i tak nie będziesz widział, która wersja. Coś takiego ci umysł zrobił. Ale to jest nic. Ty go obserwuj i on ci nie podskoczy. Jego zawsze możesz oszukać. Mówić na przykład, a to pewnie to. To on zmieni. A to pewnie to. Nie, to... to było, bo ten, na przykład, nazwałem, że fraktal, bo to coś takiego, ten, i później kompletnie taki. Tak jest, tak. Potrafię od razu przewrócić. No. To jest ciekawe. Jeszcze coś tam było takiego ciekawego, czy to wszystko? Wszystko. Dobrze. Artur. Tak. To tutaj będzie jazda. Ty to nawywijałeś, chłopie. Po kolei opowiadaj, żebyśmy nie pomylili się. No, zaczęło się od om, oczywiście. Tak jest. No te om to normalnie tak mną owładnęło, czułem tak uczystą wibrację. W ogóle nie widziałem nic prócz słyszenia dźwięku. Miałem taką czystą pustkę, tylko sam ten dźwięk, ta wibracja była. Czasem gdzieś tam właśnie Piotra słyszałem, jak wchodził z tym niskim, gdzieś tam po drugiej stronie, tak samo jak mówiłeś, że ktoś też tak miał taki wyraźny. I słyszałem tylko to. Niekiedy taka piękna synchronizacja między mną a Piotrem tak, była. Tak, była. Jednym głosem szliśmy. Słyszałem, zgadza się. Piękne to było. Niesamowite to było. No i jak się to skończyło, jak już usłyszałem, że koniec, to tak nie do końca chciałem wierzyć w to, że może być koniec, bo to było takie piękne uczucie. W każdym razie, jak się skończyło, ja poczułem się tak wspaniale, taką wibrację czułem niesamowitą. Nigdy w życiu nie czułem takiej wibracji jak dziś, naprawdę. To było niesamowite uczucie. I pierwsze obrazy, które miałem, były tak wyraźne, no dzięki właśnie temu wprowadzeniu, tym om, były tak wyraźne, że aż sam w pewnych momentach nie dowierzałem, czy to jest... Że to możliwe, że to możliwe, bo tak... Materialne się... Lepsze od realu. Dokładnie. Więc no takie były te początkowe wrażenia. No tam te oczyszczenia wszystkie oczywiście przeszedłem. Chociaż już widzę, że w niektórych miejscach, na przykład na tej ziemi, no to tam prawie już nic tego nie wystąpiło, nie? Więc tam najwięcej to z wodą poszło, z wiatrem, a już na ziemi nic tam nie było. Nie pamiętam, czy słońce było wcześniej, czy później. W każdym razie ciekawostka w momencie słońca, kiedy ani razu mi się nie zachciało przez te 4 dni spać. W pewnym momencie nagle przeniosłem się do krainy snu. I zaczynał się sen, ale jakoś tak usłyszałem znowu twój głos i znowu wybudzenie i z powrotem na słońce się tam pojawiłem. Co tam dalej było? Poziomy. Poziomy to widziałem w ten sposób, że to były takie platformy i one miały takie przekładki po bokach, tak jak się drewno chociażby tak, ustawia. Tak. Nie? I ja wchodziłem na coraz wyżej te przekładki, aż później spojrzałem w dół, było naprawdę wysoko, ale strachu nie czułem. No i właśnie coś pomiędzy tymi przekładkami widziałem, jakieś obrazy, ale nawet nie było czasu, żeby się temu wszystkiemu przyjrzeć, więc tak tylko gdzieś widziałem jakieś, w ogóle to było inna rzeczywistość, wszystko inne, takie dziwne się tam wydawało, ale tak jak mówię, temu się nie przyjrzałem tak dokładnie, bo tak wszystko szybko się działo, później to szybkie schodzenie, więc jakoś tak nie nadążyłem nad tym wszystkim. Brama śmierci. No to ciekawostka, bo tam jak się znalazłem, poczułem strach. Przed bramą? Tak. Że jak wejdziesz, że umrzesz i koniec. Tak, nawet tych słów nie chciałem używać. Ale poczułem. Ja celowo nie powiedziałem tych słów, żeby mi się ludzie nie wystraszyli. Gdzieś tu umysł wszedł w to wszystko. Tak. Gdzieś tu zamącił. Tak. Zastanów się. I tak. Ja mówię, ja tam idę. Bo to chodzi o to, że albo przekroczysz, albo będzie po tobie. Tak. No i wszedłem tam. W ogóle miałem całkowicie inne odczucia niż tu wszyscy, bo zobaczyłem tunel w kształcie rury. I tak się zastanawiam. Nikogo tu nie było. Był tylko ten tunel, byłem ja. I tak zresztą mówiłeś, zapytaj, porozmawiaj. Z kim mam tu rozmawiać? W końcu porozmawiaj ze sobą. A, no to pogadam ze sobą. No i się dowiedziałem, że to jest właśnie tunel, który prowadzi do kolejnego wcielenia. W tym tunelu. Tunel, który prowadzi do kolejnego wcielenia. Tak. Czyli nie wchodzić w tunel. Dobrze słuchasz, tylko chodzi o coś innego. Jak już zakończasz inkarnację, to wchodzisz w tunel do następnego wcielenia. Żeby o tym wiedzieć,
że następny tunel to jest po to, żebyś weszła w następne wcielenie. Ale właśnie nie chcę. Jak nie chcesz, to nie wchodzi się w wcielenie. No. Ale jak chcesz wchodzić, doświadczać, no to wchodzisz. Ja właśnie się tam zatrzymałem, zadałem pytanie, a po co tak właściwie się wchodzi w to kolejne wcielenie? Żeby doświadczać. Ale czego doświadczać? Czegoś nowego. I tak... Tak, nowego. Ciągle nowego. Zacząłem się zastanawiać i w końcu zadałem pytanie, ile razy inkarnowałem się? 16. Otrzymałem odpowiedź. I ile jeszcze będę się razy inkarnować? Bo otrzymałem odpowiedź, że 32. Ja tak się trochę zaskoczyłem, bo... No tak czułem, że jakbym nie chciał się dalej inkarnować, ale jeszcze ta liczba 32 i się pytam... A na jakim poziomie będę w następnym wcieleniu? Będziesz na wyższym. No to już jest lepiej, chociaż... Może nie w nocniku? No mam nadzieję, że nie w nocniku. No i w każdym razie... A, jeszcze tak chciałem spróbować zobaczyć, dokąd ten tunel prowadzi. I pojawiłem się nagle... Było ciasno, było dużo wody. I tak sobie uzmysłowiłem, że chyba jestem płodem. I tak. Tylko się stamtąd zmyłem. Dokładnie, od razu też chyba to zacząłem. Chyba bym miejsce zajął. Dobrze załapałeś. I zmyłem się stamtąd, wyszedłem. No i dalej. Źródło też ciekawa rzecz, bo pojawiłem się, była czysta światłość. Nic już nie widziałem, ale tak się skupiłem i dostrzegłem taką studnię. Studnię i z tej studni się przelewało. Taka krystalicznie czysta woda była, taki idealny błękit. Woda życia. Na tej wodzie widziałem obrazy. I tak się przyjrzałem, to widziałem jakieś jakby różne doświadczenia. Jakieś. Ręką dotknąłem i nagle zobaczyłem w ogóle całą sytuację. Jakbym był w miejscu tego doświadczenia całego, które ktoś przeżywał. Więc tak sobie uzmysłowiłem, że to jest źródło właśnie wszystkich informacji, wszystkich doświadczeń. Niektóre dokładnie. Właśnie były też spoza naszego wymiaru, więc a tam jak dotknąłem, to w ogóle nie rozumiałem tego, co się dzieje. Mm-hmm. To było takie niepojęte dla mnie, to było wszystko takie całkiem inne. Dla tych, co tam byli, doświadczali jakby coś innego. Ale tutaj ci powiem, bardzo przekazujesz dużo ciekawych informacji w ten sposób. Dlatego, że przy moim badaniu, przy moim tym, co ja robię, mi się tworzy coraz większy obraz, wyraźniejszy, rozumiesz? Bo to jest, kuzelków się wszystko składa. Ja tam mam jakąś swoją wyobraźnię na podstawie tych wszystkich sesji. Ale tutaj dorzucacie, w ogóle wszyscy dorzucacie cegiełki i to, co dorzuciłeś z tą wodą i z tym zapisem, to jest dobra cegiełka. I właśnie jeszcze dodam, że od tej studni, gdzie się ta woda wylewała, takie jakby małe strumyczki płynęły, nie? No bo, czyli jakby było, że nie tylko jest główny nurt, ale też są jakieś inne, bo też, które się tworzą i nowe też się coś tworzy. Dlatego, że to są kreacje. Kreujemy, więc powstają nowe źródełka i to na tej zasadzie. Fajnie. Ale ty coś jeszcze masz do rzucenia, czy nic? Jak ja pytałam o te wcielenia, to usłyszałam wiele. Aha, wiele. A ja myślałam, że oni ci powiedzą, że ci powiedzą wiele. Kasiu, a co u ciebie, powiedz? Więc mantra. Zmienia mi się głos, to ci mówiłam. Tak, ale słuchaj. Jak mantra na ciebie wpływała? Od razu pierwsze skojarzenie, co jest z moim głosem nie tak, bo mówiłam Leszkowi ostatnio, straciłaś głos całkowicie, ale to... Mówiłam. Tak. Znaczy, zmienił mi się głos od połowy, zmienił mi się głos, jakby mi ktoś struny przestawił. Mówię, może w końcu, bo mnie wkurza mój głos ostatnie czasy, bo strasznie piszczę i nie mogę jakby zakończyć. Mój nie mam mnie tego bardziej dołu. Wkurza. Ale coś się dzieje, że mi się zmienia. I jeszcze tą mantrę śpiewać. Wydobywałam z siebie dźwięki i starałam się nisko. Na końcu jakby mi ktoś przyszedł i poprzestawiał i weszłam wyżej. A ja tak. chciałam trochę niżej, no bo troszkę, nie mogę tak zakończyć, było, tak. Nie mogę tego. Przechodziłaś mutację głosu. Dokładnie. Tylko, że fajnie było. Potem zaczęło mnie denerwować. Jak przeszłam na te inne dźwięki swoje, było fajnie. Podobało mi się, jak słyszałam, to było no super po prostu. Tą wibracja no, szła. Coś niesamowitego. Ale też mnie tak wyczyściło, że byłam sama wściekła na siebie, że nie mogłam wszystkiego zobaczyć. Czułam tak mocno wibrację w sobie, że chciałam w niej zostać, a ty tu każesz tu. Zapamiętałam mocno słoneczko i ziemię i coś tam kazałeś przeskakiwać i wcześniej przeskakiwaliśmy i później. Ja mówię, no muszę zostać, ale cały czas mnie wyrywała ta wibracja, wyrywała mnie z tego. Na siłę to robiłam w sumie. I
staram się zrozumieć, jaka jest zależność między Ziemią a Słońcem. Dostałam taką informację, jakby bez siebie nie mogli istnieć. Na takiej zasadzie, że wibracja między nimi jest tak zależna, że jakby jednego nie było, to drugiego też za chwilę. Czyli jak matka i dziecko. O, współzależność. Tak, na takiej zasadzie. Tak. Te poziomy też mi było ciężko wejść. Coś pamiętam, 6., 7. poziom. Wcielenia to mówię. Wcielenia mi wyczyściło tak, że widziałam tylko takie białe światło przez wcielenia po prostu. Co tam jeszcze było takiego ważnego? Brama. No, po śmierci to nie byłam zadowolona. Znaczy, fajnie, biało, czysto, nic tam nie było, ale w blokach startowych. Do następnego wcielenia byłam. Na takiej zasadzie. Źródło, no to już po prostu dla mnie raj. Tam bym chciała być, także tutaj jest trudno, tam to przejście po śmierci, wiadomo, że gdzieś tam mamy iść, no to trzeba coś wybrać, tak? Nawet te jakieś fajne wcielenia, wysoko wibracyjne, no ale coś trzeba wybrać. A źródełko, no to w końcu cisza, spokój, tam to mogłabym zostać. Tak, u siebie. Nie byłam w tym, nie mogłam w to wejść, bo znowu czułam wibrację OM. Poczyściła mnie ta wibracja, że nie mogłam pracować tak, jakbym chciała. Dobrze. Na takiej zasadzie. Teraz... Tak, ja cały czas nie byłam i tak jak po ormę, że nie mogłam pewnych rzeczy zrobić, tak samo tutaj. Jak ktoś mówi, pytanie najważniejsze. Jak córeczka odebrała? Odbierała. Jak się zachowywała? Niesamowicie, zależało to od mojego głosu. Ale była taka cichutka, tak? Jakby wszystko chciała słyszeć i nawet nie przeszkadzacie, bo normalnie to ci przeszkadza. Normalnie, a tutaj przeszkadza, tak. Tak słuchała tego, jakby zmianie... pierwszy raz, tak. Jakby to było dla niej coś nowe. Tak, czułam, że po prostu tak jakby pływała, jakby się rozpływała w tym. Dla niej to było też bardzo ważne. Bardzo ważne i potrzebne. Tak, ale po zmianie tego mojego głosu, tej tonacji, też się inaczej zachowywała. Zaczęła jakby inaczej pływać, inaczej się poruszać. Tak, nie? Tak. Bo to był dowód na to, jak z tego co ja widziałem, że od wibracji, zresztą cóż ja odkrywam, no, przecież od wibracji no, wszystko zależy. Wszystko zależy, dokładnie. Chciałem być oryginalny, nie udało się. Jeszcze coś, Kasiu, ciekawego? Nie. Dużo tego wszystko było, ale mówię, na siłę wchodziłam, bardzo na siłę. Tak, bo chciałaś iść tam, gdzie jest fajnie, dobrze. Tak. Właśnie powiem wam, że słuchałem wiele różnych mantr, dźwięków, różnych cudów, ale... To OM, co tutaj żeście wykonali, tak mnie szybko przejęło, że co tylko tak sobie pomyślałem, no dobra, starczy. Ja nie mogę. Nie przerywaj. Tak, że to u nas, świetnie, tak, że to nie jest nagrywanie. Dokładnie, po prostu nie przerywaj. A ja już widzę, że już zaczynam gdzieś uciekać, coś się dziać, ale nie przerywaj, no to dobrze. Nie, poczekaj, aż sami już zwolnią. No jak żeście się zaczęli zwalniać, no to wtedy... Wykorzystałam, ale naprawdę jeszcze chwilę i prawdopodobnie nie miałbym siły w ogóle mówić. Po prostu tak i pozytywnie mnie ustawiła, rozbroiła, bardziej rozbroiła. Zosiu, powiedz kochanie, a jak na ciebie OM zadziałało? Byłam bardzo ciekawa. Ja się przespałam, obudziłam się, wy dalej śpiewaliście. Dobrze, ale chodzi o to, czy drażniło cię to OM, czy nie? Nie drażniło cię? Widziałam, że to może być takie ładne. No, ja... O! A Krzysiu, a ciebie drażniło, czy nie drażniło OM? To, co słyszę. Z oddechem miałem problem. Dość szybko mi się powietrze kończyło. Nie wiem, czyli jak chciałeś intonować, to OM, tak? Tak, tylko że ja już bardziej tam sobie mruczałem jak... No to nie ma znaczenia, można sobie mruczyć, że od razu... Brałem dużo i to mi mówiło, że tak szybko się kończy. No, wydawało mi się, że dłużej potrafię dźwięk. A może korek ci wyskoczył z tym? Ja bym chciała coś... I powietrze uciekło. Było takie, że coś bym mógł ładnie śpiewać. Do tej muzyki. Tak, to by było zarąbiste. A. Tutaj no jakiś ładny głosik i do tego taki z jakimiś nawet ładnymi słowami, ale musiały być takie też słodziackie. To by był taki przebój, że szok. Tam była taki klimat, taka atmosfera. Jak podjął gitarę i tam usiadł przy tym, to by było piękne. Mm-hmm. Ale Marku, słuchajcie. Tak, właśnie też na taki strój jak OM taki. Tak, tak, można było zrobić. Ja miałam w pewnym momencie wrażenie, jakby ktoś na didgeridoo grał. Tak, tak. Ale powiem wam coś, co nikt nie powiedział z was. Ta sala super się do tego nadawała. Pięknie. Super akustyka, rezonans. Na dworze by tego nie było. Słuchajcie, co było dla mnie ciekawe, że ten dźwięk uderzał, wzmacniał się jakby od ściany, a potem
falował i uderzał w inną ścianę. Były takie momenty, że jak Piotruś pociągnął basem, to wtedy ta energia tak była bardzo wyraźnie jak przechodziła. Dosłownie jak kiedy jakaś tam chmura dymu i tylko takie w ścianę, tu i bach i tam wszystko drży. Także to było takie ewidentne, że to nie było jak w sali okrągłej czy coś, ten, tylko tutaj ten dźwięk krążył. On tak jakby żył. Jakby się odbił. Dokładnie, ale to takie było wrażenie, jakby on żył. Rozumiesz? Ja też śpiewałam cały czas, ale dla mnie to było tak wspaniałe, tak cudne, że ja pomyślałam sobie, że nie, ja muszę cicho tam sobie, no też śpiewam, no bo jestem tu, tak. Ale żeby broń Boże nie przeszkodzić, żeby nie zakłócić, że ja nie potrafię tego, że ja tak tylko sobie, tak sobie pomału, po cichu, tak żeby nie zepsuć tego, co słyszę. Takie to było dla mnie niesamowite. Ale co było ważne, że brakowało mi faktycznie, Agnieszka zaczęła śpiewać, brakowało mi kobiecości w tym i w pewnym momencie tak sobie pomyślałam, że nie było słychać. I ja przeszłam na ten dźwięk później i już mi to bardziej pasowało, że się zrównały jakby energie. Było to bliższe twojego i było ci łatwiej. Tak, że się zrównało. Pamiętam, jak z Mariuszem robiliśmy tą sesję, co się nie nagrała, oczywiście. Pamiętasz te mantry, jak my sprawdzaliśmy? To też Mariusza mi się bardziej podobała. Ja miałam zupełnie inną barwę, taką delikatniejszą i było faktycznie męska i żeńska barwa, nie? Słuchaj, na żywo wyszło cudownie. Jakbyśmy zaczęli, mogłoby być... On nie może być tak, że jeden wisi na drugim, muszą wszyscy pięknie to... Wiem, o co chodzi, ale to trzeba było trenować. A nie, siedzi Mariusz i słucha. Nie ma słucha. Nie ma. Wszyscy jadą i ta wibracja wzbudza się im więcej. Siedzieliśmy w kole. Jeden przestał, to mi ramię od razu sygnalizowało, gdzie kto tam śpi. Tak, że brakuje tego dźwięku, że jest dziura w tej przestrzeni, ale ja ci powiem... Tak na pierwszy raz. Jak na pierwszy raz, to jest po prostu rewelacja. Tak ja słyszałem. Ja bym walnął tu tym swoim głosem każdy, to chłopie, ziemię tutaj czyści, ale, z intencją jeszcze. Ale ja ci powiem, że gdybyś właśnie pociągnął mocno, wzbudził, ale chodzi o coś innego. Wtedy wzmacniasz głos i inni dołączają. Rozumiesz, co chodzi? Ale mi nie pasowało. Jak ci ktoś powie, że masz wykonywać to w ten sposób, to ty to robisz. Jak ja zmusiałem ten słuch, siadło to, co ci wychodzi. Tak. I ludzie wszyscy ci widzą, to tak. Każdy ma swoją wizję. Dokładnie. No. Ale każdy może sobie znaleźć koło w swoim mieście. Podejrzewam, że z tych większych miast, jak Gdańsk czy coś, są koła tego Omchemii. To wejdziecie sobie w internet, kontakt złapać i uczestniczyć, jak będziecie mieć czas. Ja przez 2 lata uczestniczyłem. Dlatego wiesz, tak ledwo się podłączałem pod inne brzmienia. Teraz ja mogę już tak swobodnie. Tak. Dokładnie, bo już jesteś jakby, już wiesz, o co chodzi, wiesz, co masz robić. Słuchaj, nie byłaś bez, to nie jest bez energii, bo u mnie to samo stało. Zacząłem i za chwileczkę straciłem siły i koniec. I wyłączyłem się. Wyłączyłem i zacząłem odczuwać tą wibrację i wtedy zacząłem się dobrze czuć. Nie, ja rozumiem, ale mówię, to nie jest tak. To jest przebudowa. Jeżeli zaczyna się coś w nas remontować, przekładać, to wtedy jest bardzo duży pobór energii organizmu. Umysł zaczyna, kurde, to mi się nie podoba, coś tego, a tu widzi, że już nie mam, może nic zrobić. To są bardzo ważne przemiany. Zobaczycie, jeszcze te przemiany w domu się będą działy. Bardzo długo, długo. I będzie, oczywiście, tylko trzeba być na to otwartym. To cóż, dziękuję wam bardzo za to, co było.